Życzylibyśmy sobie pewnie tego jako Polacy, żeby pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu, był Polak. I jeśli wierzyć literaturze, to rzeczywiście byłby to Twardowski razem ze swoim kogutem. Niestety rzeczywistość jest bardziej brutalna, jako że pierwsi byli Amerykanie. I stąd pomysł na dogonić Kosmos 4, na happening dogonić Kosmos 4. Między 16 a 21 lipca obchodzimy 40. rocznicę startu, lądowania i pobytu człowieka na Księżycu. Happening dogonić Kosmos 4 organizujemy po to, by właśnie uhonorować tą ważną rocznicę. Ważną różnicę dla nas, dla tych, którzy się interesują, ale również dla nas wszystkich, dla przeciętnych ludzi, bo mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że gdyby nie astronautyka, nie mielibyśmy takich prostych wynalazków na pierwszy rzut oka, jak długopis kulkowy, czy na przykład buty na rzepa. Człowiek, który wymyślił, skonstruował rzepa, ciekawa historia, rzepy, chciał sprzedać ten pomysł firmom związanym z modą. Pomysł się nie przyjął, wyśmiali go, po czym odezwał się do firmy związanych z przemysłem kosmicznym. Firmy potrzebowały materiału, który będzie się czepił i dzięki czemu przedmioty nie będą ulatywały w stanie ważkości. Rzep się przyjął, rzep przeniknął do naszego życia normalnego, podobnie z długopisem kulkowym. Następna sprawa to kwestie związane z medycyną. Nie byłoby medycyny na tak wysokim poziomie, gdyby właśnie nie astronautyka, jako że wszystkie maszyny, urządzenia monitorujące, takie jak EKG, EEG i tym podobne, zostały wymyślone pod kątem, by monitorować organizm astronauty przebywającego na orbicie, czy już po powrocie na Ziemię. Telekomunikacja, następna sprawa. Gdyby nie ta rzesza satelit okrążających naszą kulę ziemską po tych różnorakich orbitach, nie mielibyśmy ani telewizji satelitarnej, ani telefonii komórkowej. Pod względem komunikacyjnym bylibyśmy po prostu w pewnym sensie, żylibyśmy jak w latach 30. czy też 40. XX wieku. Więc chcemy właśnie poprzez organizację takich happeningów, takich eventów pokazać ludziom, jak jest to ważna gałąź i przemysłu, i naszego życia. Chcemy zainteresować jak największe rzesze ludzi, żeby podjęły ten temat i żeby w Polsce też się coś ciekawego działo. Bo naszym zdaniem, jako właśnie organizatorów, czy osób, które chcą ten temat ukazać szerszej grupie osób, jeśli tego nie uczynimy, to Polska zostanie w tyle pod tym kątem, a nie stać nas na to. Bo w niedługim czasie astronautyka będzie w zasadzie już jest dziedziną, nie na którą się łoży, tylko z której się korzysta. Wystawa Dogonić Kosmos jest nierozerwalnym załącznikiem, przyjacielem happeningu Dogonić Kosmos. Składają się na nią archiwalne wycinki gazet z lat 50., 60., 70., opisujących historię badań przestrzeni kosmicznej. Między innymi są to wycinki opisujące start, lot i pobyt i szczęśliwy powrót naszego pierwszego i jedynego jak do tej pory kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego, którego mamy zaszczyt gościć dzisiaj w Wyszyńskim Domu Kultury już po raz drugi. W zasadzie można traktować to jako wyróżnienie, bo jak gdy tylko usłyszał nazwę miasta Jasło, powiedział: panie Marcinie, nie ma problemu, przyjadę na pewno. Polubiał nas, czuje do nas wielki sentyment, wielką sympatię, więc tym bardziej miło mu było u nas gościć po raz drugi. Wracając do wystawy, oprócz wycinków gazet są tu również zdjęcia Centralnej Agencji Fotograficznej, też przedstawiające podbój przestrzeni kosmicznej w latach 50., 60. i 70. Są to zdjęcia, które były wykorzystywane poprzez różne wydawnictwa prasowe w tych latach do pisania artykułów związanych właśnie z astronautyką, które po tym, gdy Centralna Agencja Fotograficzna zamieniła się w Polską Agencję Prasową, CAF skasował dział związany z astronautyką, po czym te zdjęcia znalazły się na śmietniku, ze śmietnika trafiły na Allegro, poprzez Allegro zdobyliśmy je my. Są tu również modele rakiet trójwymiarowe, można dotknąć. Są to materiały, które były w przestrzeni kosmicznej. Mamy spadochron ze statku kosmicznego Sojus 37A, mamy kawałek izolacji termicznej z promu kosmicznego Endeavour. Mnóstwo tego mamy. Są meteoryty, jest żywność, jaką astronauci zabierają ze sobą na orbitę podczas misji. Nic, tylko przychodzić, oglądać, zainteresować się tym.
Tak więc, co mógłbym powiedzieć na koniec? Chciałbym zaprosić wszystkich na następne edycje happeningu Dogonić Kosmos, które będą organizowane być może jeszcze w Jaśle, a na pewno, bo już mamy zaproszenia do Torunia w przyszłym roku czy do Warszawy, a na pewno gdzieś dalej w Polsce. Więc zapraszam wszystkich i pozdrawiam. Miasto jest bardzo piękne. Przyroda dookoła, muszę powiedzieć, jest unikalna, ale wie pani, co jest najważniejsze u państwa? Ta młodzież, z którą się dzisiaj spotykałem. Młodzież pełna pasji i ta pasja w nich tkwi już od dawna. To nie jest coś, co się pojawiło teraz, ale ci ludzie również myślą o tym, co będą robić w przyszłości. To mnie bardzo cieszy. Wie pani, bo jakoś tak czasami młodzież zbyt płytko podchodzi do życia. A tutaj to, co widzimy na wystawie, to nie tylko są modele, to są pewne idee, ale również widzimy tam malutkiego naszego satelitę, który gdzieś tam się pojawi w przestrzeni. To będzie pierwszy polski satelita. Nieważne, czy on jest duży, czy mały, ale to będzie polski satelita. Nie zapomnijcie tylko tam nakleić flagi i orła naszego. To lepiej, lekko będzie latać. Jest pan dla tej młodzieży takim symbolem tego, że marzenia się spełniają, jeżeli się pracuje, jeżeli się studiuje, jeżeli się chce właśnie osiągnąć kosmos. Wie pani, ja myślę, że to jest taka dewiza życiowa, że marzyć trzeba, ale te marzenia się same nie zrealizują, trzeba im pomagać i to czasami bardzo ciężko. W tej mojej książce, którą tak zatytułowałem bardzo przewrotnie, Ciężar nieważkości, więc pokazuje, że właściwie tak patrząc na mój życiorys, to było tyle różnych, często tragicznych momentów, że zdawałoby się, że ja nie osiągnę czegoś wyraźnego w życiu, ale jak się mocno chce i człowiek od siebie wymaga, a do tego jeżeli wyniesie z domu rodzinnego wartości, które wpoją rodzice, i wtedy dołączy się własne doświadczenie, jak mówię, te marzenia, to wtedy ta droga zaczyna po prostu jakoś się prostować. A po powrocie na Ziemię zmieniło się coś w pana życiu? Czy przywiózł pan z tego kosmosu coś, co towarzyszy do dzisiaj panu? Wie pani, to nie tylko mnie. Ten, kto był poza Ziemią, troszeczkę inaczej później widzi, pewne problemy tak zwane, one nie powinny się nazywać problemami. To są rzeczy drobne, z których my robimy problemy na Ziemi. Ziemia jest zbyt piękna, wie pani, stamtąd oglądana. I zawsze zachodzi taka refleksja, jak patrzysz na tę Ziemię, mówisz, Boże, tutaj żyć muszą takie miłe, bardzo rozumne istoty, rozsądne. Natomiast człowiek doznaje nie tylko przeżyć wizualnych, estetycznych, bo piękne są wschody, zachody słońca, ale kiedy się, wie pani, spojrzy na ten głęboki, uporządkowany kosmos, który znamy z teorii, że on taki jest. Wiemy, że Ziemia krąży gdzieś tam wokół Słońca. Słońce gdzieś tam, jak zobaczy, że ta Ziemia rzeczywiście zawieszona jest w przepastnej, czarnej przestrzeni. To pytasz, jaka siła to trzyma? Kto wprawił w ruch tak uporządkowany, precyzyjny? A nawet się pytasz, a gdzie jest ten środek i gdzie jest ta korba i kto tą korbą kręci. Dziękuję. A